Robek, odliczaj, możecie już. Jeszcze chwilę i już możemy przecinać. Tak. Grupa Enea w naszym regionie zarządza m.in. elektrownią w Kozienicach. Spółka Enea Nowa Energia została wydzielona ze spółki Enea Wytwarzanie. Nie byłoby siedziby w tym miejscu u nas w Radomiu, gdyby nie mocne, najmocniejsze zaangażowanie pana ministra Marka Suskiego, szefa Sejmowej Komisji Klimatu, Energii i Aktywów Państwowych. I tutaj bym chciał bardzo gorąco, panie ministrze, panu podziękować. Jak widzicie, to co zapowiedzieliśmy, szanowni państwo, ponad rok temu, niecały rok temu, dotrzymaliśmy słowa, siedziba tej spółki jest w Radomiu i to stąd będzie ona zarządzała i dewelopowała nowymi aktywami w naszej grupie. Genezę powstania nowej spółki tłumaczy Paweł Szczeszek, prezes Enei. Podjęliśmy taką decyzję, żeby stworzyć spółkę odrębną, która będzie się zajmować budową nowych źródeł zeroemisyjnych, fotowoltaiki, budowy farm wiatrowych na lądzie, na morzu. To jest dzisiaj kluczowa sprawa dla nas, także ta spółka jest jedną z najważniejszych podmiotów w całej grupie kapitałowej Enea. Na otwarciu nowej siedziby obecny był Marek Suski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był wielkim orędownikiem ulokowania Enei Nowej Energii w Radomiu. Szanowni Państwo, dzisiaj zatrudnionych jest około 150 osób. Na miejscu tu około 20. Będą z tego tytułu wpływy też do miasta z podatków. No i oczywiście miejsca pracy. Radom jest tym miejscem, gdzie każde miejsce pracy, a szczególnie dobrze płatne, a w tych nowoczesnych technologiach miejsca pracy są dobrze płatne, jest sukcesem. Siedziba spółki Enea Nowa Energia mieści się w biurowcu przy ulicy Kaszubskiej 2. W przeszłości pod tym adresem ulokowane były biura spółki Port Lotniczy Radom. Jak zapewnia Tomasz Siwak, o wyborze tej lokalizacji zdecydowały względy ekonomiczne. Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 17 tysięcy pracowników.